Serdecznie pozdrawiam Was, drodzy internauci, pozdrawiam Was z Mikołowa, a pragnę to uczynić słowami biblijnego hasła, które na dziś znajdujemy w liście świętego apostoła Pawła do Efezjan w 2 rozdziale, wierszu 8. Są to nam dobrze znane słowa, w których apostoł mówi: łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Jakże bliski jest nam, luteranom, tak jak wspomniałem, właśnie ten Pawłowy list do zboru w Efezie. Rozważanie nad łaską płynącą z wiary stało się inspiracją najpierw właśnie dla apostoła Pawła, a od niego dla XVI-wiecznego doktora teologii Marcina Lutra, a od Lutra jakże bliski jest nam, spadkobiercą reformacji lutrowej. I ten nasz werset to werset 8 II rozdziału listu do Efezjan, ale już w 5 czytamy: i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Miłosierdzie, miłość, łaska, dobroć to określenia wprowadzone właśnie przez apostoła Pawła, by oddać boski i uświęcony wymiar tej myśli, tej koncepcji teologicznej. I spośród tych wszystkich określeń bardzo ważna jest właśnie łaska. Tak dalece, że Paweł nie tylko powtarza ją w wersecie 8, tym dzisiejszym, ale wskazuje właśnie na łaskę, która tłumaczy wszystko, o czym nauczał. Ratunek dla człowieka, jaki dokonał się w przeszłości, staje się filarem bezpieczeństwa dla nas tylko dzięki Bogu i dzięki Jego łasce. A Bóg realizuje swoje zamierzenie, gdy przez moc swojej łaski i środkami tej łaski, czyli słowem i sakramentami, rozpalił gorącą wiarę w sercach Efezjan. Wiara nie jest czymś, co my sami z siebie produkujemy i niejako meblujemy nasze zbawienie. Ale to dzieło Boga w naszych sercach, aby ukończyć Boży cel, Boży zamysł w nas. W liście do Kolosan czytamy wyraźnie: zostaliście wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Z tej perspektywy wiara jest bardzo istotna, a ten, kto nie wierzy, nie otrzyma zbawienia. Tak więc łaska i wiara są zawsze współzależne. Bo gdy mówimy o miłosierdziu, to jednocześnie mamy na myśli również łaskę. A pamiętać musimy, że obie potrzebują wiary, bo ona jest obietnicą miłosierdzia. I odwrotnie, gdy mówimy o wierze, życzylibyśmy sobie, by zbudowana była na czystej łasce. Są to tak bardzo istotne rzeczy, że Paweł dodaje tytułem wyjaśnienia, że to nie z was, Boży to dar. I w ten sposób Paweł kategorycznie zaprzecza, aby w jakikolwiek sposób było to zasługą samych Efezjan. Źródło i początek nie są w nas, ale jedynie i całkowicie w Bogu. Na ile, będąc umarłymi, możemy zrobić coś, by znów ożyć? Podobnie, czy duchowo obumarły człowiek może sam z siebie uczynić coś, by zyskać życie duchowe? Jedynie Bóg jest tym darem, przez który rozumiemy zbawienie, które nam ofiarował. To jest ten cenny dar, czysty i prosty, bezinteresowny, obfitujący w łaskę i miłosierdzie, przygotowany dla każdego z nas, to znaczy dla każdego grzesznika. I choć w życiu naszym tak już to jest, że na co dzień nie jesteśmy skorzy, by cokolwiek przyjmować z łaski, to jednak każde spotkanie ze Słowem Bożym uczy nas ten Boży dar łaski przyjmować. A mamy wielu świadków, którzy nam potwierdzą, że warto. Dlatego otwórzmy i my swoje serca na dar łaski Bożej. Życzę Wam, drodzy, dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia, do zobaczenia.